Siemanko, z tej strony Citrox, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z mobilnego grania na moim kanale. I witam was w materiale, w którym mam wam do pokazania naprawdę niesamowitą gierkę. Zanim do niej przejdziemy, to chciałbym przypomnieć wam o czymś takim jak pytanie na Snapa. Jakiś czas temu informowałem was, że pod każdym nowym materiałem będę starał się zbierać kilka albo kilkanaście najciekawszych pytań i słuchajcie, opowiadać na mnie na moim Snapchacie. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie, wpiszcie w komentarzu pod tym materiałem hashtag pytanie na Snapa, dwukropek, i zadajcie wasze pytanie. W opisie macie dokładną instrukcję, jak to zrobić i dokładny opis, o co z tym chodzi. Jeżeli jeszcze nie wiecie, zajrzyjcie do opisu, z pewnością się, słuchajcie, przekonacie. Ja na najciekawsze pytania będę odpowiadał, myślę, że kilka godzin po publikacji tego materiału, także wpadajcie na Snapa, żeby usłyszeć odpowiedzi na pytania spod tego odcinka. Ja, słuchajcie, przychodzę do dzisiejszej gry, bo jest to gra o nazwie Hungry Shark Evolution. I muszę wam powiedzieć, że jest to gra, która niesamowicie mnie wciągnęła. Ja grałem sobie w nią naprawdę bardzo długo przed rozpoczęciem nagrywania tego materiału. To, co będziecie widzieli w dzisiejszym odcinku, to jest gra zupełnie od nowa. Ja usunąłem mojego starego save'a, usunąłem całą grę, ściągnąłem ją na nowo, tak żeby, słuchajcie, przygotować się do tego materiału, przygotować się do nagrania tego odcinka i być może przygotować się do nagrania serii z tej gry, bo powiem wam szczerze, że gra jest tak niesamowicie wciągająca, tak niesamowicie rozbudowana, że planuję zrobić z niej nawet serię. Jeżeli taka seria by, słuchajcie, się pojawiła, to byłaby seria taka dodatkowa. Materiały z mobilnego grania dalej normalnie by się pojawiały, czyli normalnie pojawiałyby się odcinki z mobilnego grania z innych gier, które by na przykład w danym momencie wychodziły, a dodatkowo pojawiałaby się również gra, pojawiałaby się również seria z gry o nazwie Hungry Shark Evolution. Jeżeli taki pomysł wam się spodoba, jeżeli chcecie serię z tej gierki, zostawcie lajka po tym materiał, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Tak jak mówię, jeżeli seria będzie z Hungry Shark Evolution, to materiały z mobilnego grania z innych gier nadal będą się pojawiały tak jak to było wcześniej, także o to nie musicie się martwić. Już wam mówię, o co chodzi. Słuchajcie, jak sama nazwa wskazuje, w tej grze wcielamy się w rekina. Naszym zadaniem jest, słuchajcie, prowadzenie tego rekina, ulepszanie go, doprowadzanie go, słuchajcie, do coraz większej postaci i z każdym kolejnym poziomem zbliżania się do odblokowania nowego rekina. Bo zobaczcie, ja teraz wam opiszę dokładnie, o co chodzi. W prawym górnym rogu mamy nasz poziom, w tej chwili widzicie level pierwszy oraz pasek naszego życia. Ten zielony pasek to jest właśnie pasek życia. Ten pasek uzupełnia nam się w momencie, gdy zjadamy ryby, gdy zjadamy ludzi, gdy zjadamy inne, słuchajcie, stworzenie, na które się tutaj natkniemy. A pod paskiem z życiem, pod naszym levelem, bo na tym pasku jest także napisany nasz level, mamy, słuchajcie, taki czerwony pasek. Ten czerwony pasek to jest przyspieszenie. Jeżeli naciśniemy byle gdzie na ekranie, to, słuchajcie, jak widzicie, ten pasek nam spada i w tym samym momencie nasz rekin przyspiesza. Jest to bardzo przydatne w momencie, gdy gonimy jakąś szybszą rybę od nas. Wtedy możemy sobie użyć tego boosta, możemy te rybki bez problemu zjeść i jak widzicie, z każdą kolejną zjedzoną rybą, słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej do bicia levelu. Właściwie tego nie widzicie, bo nigdzie tutaj na ekranie nie ma paska z doświadczeniem. Ten pasek, ten zielony pasek może mylić na początku z... może wydawać się, że jest to pasek doświadczenia, ale nie dajcie się zmienić, jest to pasek waszego życia, które, tak jak mówię, jest tutaj uzupełniane poprzez zjadanie innych rybek, innych, słuchajcie, stworzeń. Na mapie porozstawiane są również różnego rodzaju muszle i te muszle to są właśnie misje. Jak widzicie, tutaj sobie odpalimy właśnie teraz te misje. Za wykonanie każdej misji mamy oczywiście monety. Te monety potem potrzebne są do odblokowania rekinów, odblokowywania nowych przedmiotów, do ulepszania naszego rekina, ale do tego przejdziemy, słuchajcie, potem. I w tej chwili, słuchajcie, musimy zjeść 3 bicz coś tam. Nie mam pojęcia, co to jest, ale słuchajcie, coś w każdym razie plażowego musimy zjeść. Jak widzicie, na razie bardzo szybko ten poziom nam idzie. W grze są, z tego co się nie mylę, 4 albo 5 rekinów. Jeden chyba jest taki zablokowany, taki tajemniczy, którego można odblokować dopiero po blokowaniu wszystkich pozostałych. I każdy nowy rekin odblokowuje się, słuchajcie, po zdobyciu 10 poziomu. Zdobywamy 10 poziom, wtedy możemy zebrać wystarczającą ilość pieniędzy i odblokować sobie nowego rekina. Oczywiście, jak widzicie, na razie tutaj nie ma tragedii, wszystko idzie po mojej myśli, ale z czasem, w momencie, gdy płyniemy coraz dalej, w momencie, gdy dalej oddalamy się od miejsca, w którym się pojawiliśmy, robi się coraz ciężej, bo zobaczcie, pojawiają się tutaj już bomby. Jak widzicie teraz, ta kulka z kolcami dookoła to jest bomba. W momencie, gdy w nią wlecę, to ona wybuchnie i zabierze mi całkiem sporo życia, bo obawiam się, że zginę i dlatego nie chcę wam teraz tego pokazywać. I oczywiście im dalej się oddalamy, im głębiej wpływamy, tym będziemy trafiali na coraz groźniejsze potwory, na coraz groźniejsze istoty. Mamy nową misję, zaraz zobaczymy, czy tą misję może uda nam się
Może uda nam się przejść. O, musimy przetrwać 4 minuty. W lewym górnym logo macie liczbę naszych punktów oraz czas, jaki udało nam się wytrzymać. Oczywiście umieramy w momencie, gdy pasek z życiem dobiegnie do końca, ale nie martwcie się, wasz level zostaje. To co zdobyliście, będziecie mieli, tylko że po prostu musicie grać od nowa. Wasz rekord, wtedy będziecie musieli pobić wasz rekord i będziecie musieli, będzie ten czas, słuchajcie, od nowa wam tutaj leciał. Oczywiście po prawej stronie mamy również liczbę naszych monet. W tej chwili jest to 92 monety i 5 szmaragdów, emeraldów, czy jak zwał. Te szmaragdy to jest oczywiście taka waluta premium w tej grze, bo wow, bardzo mało HP mam teraz. Uf, udało mi się przeżyć, bo oczywiście i ta gra, podobnie jak wszystkie inne, ma tutaj także swoją wewnętrzną walutę, która jest tam potrzebna do szybszego odblokowywania rekinów, do odblokowywania nowych itemów i tak dalej. Ja grałem bardzo długo w tą grę, nie kupowałem sobie praktycznie nic za te szmaragdy, da się w to bez problemu grać, dlatego właśnie pomyślałem, że chyba warto zrobić, słuchajcie, z tej gry tutaj dla was serię. Także tak jak mówię, jeżeli materiał wam się spodoba, jeżeli chcecie widzieć serię z tej gierki, zostawiajcie lajki, bo gra jest niesamowicie rozbudowana i z każdym odcinkiem będzie coraz ciekawszą. Będziemy odblokowali nowe rekiny, będziemy odblokowali nowe, słuchajcie, ulepszenia i tak dalej. Bo właśnie za te monety możemy też odblokować ulepszenia. I generalnie tutaj w tej grze jest tak, że takie zwykłe ryby, za zwykłe ryby nie dostajemy monet, ale słuchajcie, monety dostajemy za ryby albo ludzi pokolorowanych na złoto. Jeżeli, o, tutaj mamy, słuchajcie, daily reward. Jeżeli codziennie podpłyniecie do tej skrzynki, będziecie dostawali takie oto nagrody. Warto o tym pamiętać, bo po 5 dniach macie już, słuchajcie, 5 szmaragdów, a te szmaragdy, myślę, warto sobie tutaj zbierać, bo i słuchajcie, złote ryby dostajecie te monety, bo ja na początku nie wiedziałem, dlaczego za zjadanie rybek nic nie dostaje. O, zobaczcie, tutaj mamy żółtego żółwia, złotego właściwie, jemy sobie go i dostaliśmy za niego jakieś tam monety, tak mi się przynajmniej wydaje. O, tutaj mamy płaszczki. Płaszczki są niesamowicie, słuchajcie, silne, przynajmniej na samym początku. Tak mi się wydaje, że to jest płaszczka. Ja zawsze mówię na to płaszczka, ale tak do końca nie wiem, czy to jest na pewno ona. Także jeżeli jestem w błędzie, to mi wybaczcie. Mamy kolejną misję, a musimy przypłynąć 500 metrów. To myślę jest do zrobienia, słuchajcie. Przeszliśmy już tą misję, aby przetrwać 4 minuty. A nie, bo to jest przetrwać 4 minuty od zdobycia tej muszli, także... Także o tym nie wiedziałem, bo w sumie już mamy 4,5 minuty, słuchajcie, na tej. Także bardzo dobry wynik, ok, jesteśmy coraz niżej, zaczynamy głodować, musimy zjadać troszkę więcej, słuchajcie, tych rybek, ok, bo jak widzicie, robi się niebezpiecznie. Pokażę wam, co się dzieje w momencie, gdy zginiemy, bo na pewno w tym materiale uda mi się także zginąć. Tutaj sporo złotych rybek, to sobie też oczywiście zjadamy, jesteśmy coraz głębiej, tutaj chyba szybciej spada nam pasek życia, bo jak widzicie, pojawił się już niebieski napis, że jesteśmy bardzo głęboko, także warto chyba, słuchajcie, polecieć sobie troszkę do góry, tym bardziej, że tam już pływają większe ryby, pływają większe ode mnie rekiny i nie warto się chyba jak na razie do nich zbliżyć. Także tak jak mówię, o niestety, jak widzicie, mnie koi zabił. Możemy oczywiście odrodzić się za jeden szmarak, nie ma sensu chyba na razie tego robić, bo chcę wam pokazać, co możecie odblokować za te monety. Jak widzicie, mamy tutaj naszego rekina, mamy już 4. poziom, także bardzo szybko awansowaliśmy. Musimy nabić 10. poziom, aby móc odblokować sobie kolejnego rekina, którego zaraz wam pokażę. Zobaczcie, to jest kolejny rekin. Ja już miałem tego odblokowanego w tym moim poprzednim zapisie gry, także sporo już przeszedłem. Potem mamy tego, mamy tego i jeszcze chyba jeden rekin jest tutaj dostępny, o ile się nie mylę. Ale wróćmy sobie do naszego podstawowego, bo możemy sobie go, słuchajcie, trochę ulepszyć. Dajmy mu trochę więcej speeda, dajmy mu mocniejsze zęby, bo właściwie bardziej ostre. Wtedy będziemy chyba mogli zjadać większe ryby. Ok, możemy sobie tutaj to wszystko ulepszyć. Z każdym kolejnym ulepszeniem, już jak widzicie, staje się to coraz droższe. Tu możemy sobie wydłużyć, o ile się nie mylę. Tak, tu możemy sobie chyba wydłużyć tego naszego speeda i większy attack power. Także to sobie też odblokowujemy, naciskamy play i możemy zagrać, słuchajcie, jeszcze raz. Ja na razie pływałem po głębinach tego oceanu, ale wypłyniemy sobie trochę na ląd, bo pokażę wam, że, słuchajcie, w tej grze można zjadać nie tylko ryby. Co ciekawe, można zjadać sobie, słuchajcie, tutaj również pływających ludzi, o ile uda mi się ich dogonić. Oczywiście, jak widzicie, mi się tutaj udało. Nie możemy wypłynąć tak do końca do nich, bo jak widzicie, w końcu piasek nas tutaj, o, tego jeszcze mi się udało chapnąć, w końcu piasek nas tutaj spowalnia, ale jeżeli dobrze się rozpędzicie, jeżeli macie już większego rekina, to bez problemu uda wam się ich wszystkich pożyć. Mamy tutaj latające pelikany, oczywiście te pelikany też możemy sobie tutaj bez problemu wcinać. Zaraz próbuję złapać jakiegoś pelikana,
słuchajcie, może lecącego. Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Te misje, które tutaj wcześniej zdobyliśmy, oczywiście dalej się pojawiły. Także możemy bez problemu je tutaj wykonywać. O, meduzy tutaj lecą. Uważajcie też na meduzy, bo meduzy oczywiście również zadają wam obrażenia. Nie mamy questa, aby wyskoczyć na 3 metry w górę. Nie wiem, czy... A, to musimy zrobić to bez boosta, także bez tego chyba jak na razie tym rekinem właściwie nie mamy szans. Ale spokojnie, z czasem myślę bez problemu uda nam się to zrobić. Mamy tutaj, o, zobaczcie, właśnie kolejnych turystów, których uda nam się zjeść. Dam radę dostać się jeszcze do tamtych ludzi? Chyba tak, słuchajcie, zobaczcie. Jest szansa, że właśnie jeżeli dobrze się wybijecie, to jest szansa, że przejdziecie całą plażę. Musicie tylko uważać, bo pasek oczywiście waszego życia bardzo szybko tutaj spada. Zaraz powinniśmy dostać się na drugi brzeg, okej? Jak widzicie, ludzie sobie tutaj, turyści spatrują. Nie wiem, co oni muszą myśleć, jak widzą rekina pływającego po piachu, ale jak widzicie, przedostaliśmy się na drugą stronę. Mamy tutaj ludzi już nawet pływających na jakimś kole dmuchanym i tak dalej, także bardzo fajnie to wygląda. Możemy sobie wpłynąć trochę niżej, bo pokazałem wam właśnie, że nie tylko ryby można tutaj zjadać. Potem naprawdę gra jest niesamowicie rozbudowana. Potem pojawiają się różnego rodzaju, słuchajcie, łodzie podwodne, które próbują do nas strzelać. Potem pojawiają się jakieś kutry rybackie, które wypuszczają ludzi zamkniętych w klatkach, właśnie którzy podziwiają rekiny, robią zdjęcia, i tych ludzi też nie możemy w takich klatkach zjeść. Także naprawdę cała masa różnego rodzaju urozmaiceń, które dopiero pojawiają się po pewnym czasie. Mam teraz 5 poziom. Ja nie chcę, żeby ten materiał trwał nie wiadomo jak długo, ale słuchajcie, właśnie zależy mi na tym, żeby zrobić cel z tej gry, żeby móc sobie, Jezus Maria, co to przepłynęło. Nie wiem, czy wy to widzieliście, słuchajcie. Nie wiem, czy mi się czasem nie przewidziało, ale coś tutaj wydaje mi się takiego olbrzymiego płynęło. Okej, zjadłem większego od siebie rekina. Co ciekawe, także bardzo fajnie, że udało mi się go tutaj wszamać. 307 monet mamy. Oj! Kto teraz wygra to starcie? Zobaczcie, udało mi się znowu. Mimo tego, że te rekiny są większe, to ja już dzięki tym moim ulepszeniom daję radę je tutaj pokonać. No, oddala mi się coraz bardziej od tego miejsca, w którym się pojawialiśmy. A, to są mieczniki, słuchajcie, bo mieczniki tak bardzo szybko pływają. Teraz mi się przypomniało, że przecież mieczniki to było też moje... Zobaczcie, utrapienie. Okej, udało mi się jednego miecznika tutaj jeszcze zjeść. Mamy 6 poziom. Brakuje mi trochę, wiecie co, tutaj gdzieś ilości doświadczenia. Nie wiem, czy tego nie widać. Mamy tutaj też, zobaczcie, żółwie. Nie wiem, czy tego nie widać, czy ja po prostu jestem ślepy, ale nigdzie nie widzę, ile doświadczenia brakuje mi do następnego poziomu. Jeżeli macie jakieś wskazówki dla mnie, jeżeli macie jakieś porady, jak mogę jeszcze lepiej, słuchajcie, grać w tą grę, jakieś ciekawe odkrycia dotyczące tej gierki, czy jakieś przydatne informacje, to piszcie wszystko w komentarzach. Ja te komentarze oczywiście będę czytał, tym bardziej, że teraz ruszyła ta akcja pytania na Snapa. O, zobaczcie, teraz mamy tutaj jakieś nurków, którzy próbują nas zabić, ok? I mamy właśnie ten kutr rybacki, o którym wam mówiłem. Na ten kutr oczywiście możemy sobie wskoczyć, możemy tutaj zjeść tych wszystkich rybaków. Jak widzicie, że jeśli się już tutaj dostaniemy, to bez problemu uda nam się to zrobić i dzięki temu dostaniemy całkiem sporo expa, także warto o tym pamiętać. Oczywiście z każdym kolejnym poziomem nasz rekin staje się coraz większy, czyli nie dość, że mamy, słuchaj, jesteśmy coraz bliżej odblokowania nowego rekina, to z każdym poziomem ten rekin nam rośnie, czyli zwiększa się jego rozmiar i dzięki temu też łatwiej jest nam po prostu atakować inne stworzenia morskie. Ja tak, słuchajcie, czaję się powoli, żeby zakończyć ten materiał, ale chyba nie będę specjalnie ginął. Zobaczymy, ile mi się udało tutaj przeżyć. Będziemy płynęli dalej, zwiedzali głębiny tego oceanu. Zobaczymy, na co jeszcze tutaj uda nam się trafić. Oj, teraz trafiliśmy jakieś prądy morskie. Zobaczcie, wszystkie ryby płyną w naszą stronę. Ja teraz trzymam na maksa w prawo tutaj gałkę i nie mogę niestety popłynąć. Dobrze, mamy tego boosta, bo bez niego byłoby w ogóle masakrycznie, okej? Czy ja teraz w ogóle dam radę jeszcze tam dopłynąć? Oj, bez boosta, słuchajcie, nie mamy żadnych szans walczy z prądem morskim. Mam już niewiele życia, spróbuję, słuchajcie. Zobaczymy, bo czuję, że jeżeli tam dopłyniemy, to odkryjemy coś ciekawego. Dobra, udało mi się zjeść człowieka. Awansowałem na 7 poziom. Dzięki temu mam jeszcze sporo życia, także mogę próbować. Zobaczymy, czy uda mi się przez ten prąd przepłynąć. No masakra, słuchajcie, zobaczcie, jak tutaj jest ciężko. Oczywiście, gdybym miał większego rekina, gdybym miał już blokowane te pozostałe rekiny, to pewnie bez problemu by mi się to udało, ok? A tak to musimy, jak widzicie, walczyć. No zobaczcie, ciągle te ryby płyną w przeciwną stronę do mnie. No niestety, jesteśmy głodujący, musimy teraz szybciutko tutaj coś zjeść. Ok, udało się, mamy żółwie, mamy rybki, także nie ma problemu. Spróbujmy w takim razie polecieć trochę niżej. O, tutaj już mamy... O!
Słuchajcie, o wiele większego rekina. Niepotrzebnie próbowałem z nim walczyć, bo jak widzieliście, niby go tam gryzłem, niby go tam smyrałem po pleckach, ale niestety nie udało mi się go pokonać. Tak czy inaczej, mamy nowy rekord. Mamy, słuchajcie, dodatkową liczbę monet. Mogę się tutaj zalogować oczywiście przez Facebooka, dostanę jakieś tam bonusy, ale ja tego nie robię. Jakoś w tych grach nigdy mojego Facebooka nie wykorzystuję. Słuchajcie, mamy już siódmy poziom i tutaj ile? 10-11%, czyli jeszcze 89% i będzie kolejny ósmy poziom. I słuchajcie, możemy tutaj sobie chyba dodać trochę punktów w speeda, możemy dodać trochę punktów w bite i możemy, a w sumie w boosta też sobie dajmy. Rozłóżmy to równomiernie, tak chyba będzie najrozsądniej. Także moi drodzy, to była gra o nazwie Hungry Shark Evolution. Ja jeszcze nie wiem, czy będzie z tego seria, jeżeli będziecie mieli ochotę, to tak, jeżeli nie będziecie mieli ochoty, jeżeli nie będziecie chcieli widzieć materiałów kolejnych z tej gry, to nie będę tego robił, bo po co, to jest kanał, który wspólnie tworzymy, kanał, który ma imię i wam się podobać, także dajcie znać, co o tym myślicie. Gierka jest dla mnie niesamowita, gra jest bardzo wciągająca, jeżeli spróbujcie sami. Ściągnijcie tą gierkę, zagrajcie w nią sami i dajcie znać koniecznie, czy chcecie widzieć kolejne materiały z tej serii. Ja tymczasem z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na mojego Snapchata, wpadajcie na Instagrama, wpadajcie również na mój fanpage na Facebooku, bo tam będzie się sporo pojawiało. Tym bardziej, że za tydzień lecę z dziewczyną do Grecji. Także masa zdjęć, masa różnego rodzaju informacji. Wszystko tam, gdzie właśnie przed chwilą was zapraszałem. Ja tymczasem się żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.